Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia. Kasia Bulicz-Kasprzak. Cała prawda. Czyta Ada Gostkowska. Mojemu mężowi na dwudziestą rocznicę ślubu. Autorka. Czasem do przeznaczenia prowadzi ta droga, którą nie chcemy iść. Mistrz Shi fu omnis homo mendax Każdy człowiek jest mędą. W wolnym tłumaczeniu, oczywiście. Na południe od Lublina, na północny wschód od Rzeszowa, między malowniczym roztoczem, a nie mniej uroczą grzędą sokalską rozciąga się pewna równina płaska jak stół przecinająca ją rzeka oddziela pola z lewego brzegu od łąk ciągnących się na wschód od brzegu prawego Idealnie w środku tej równiny leży miasteczko prawda Położenie jest jedyną idealną rzeczą w prawdzie wszystko inne no cóż Ktoś kiedyś powiedział że wszystkie urokliwe miasteczka są do siebie podobne a każde paskudne miasteczko jest Paskudne na swój własny sposób, i to jest prawda. Na szczęście to nie są dzieje miasteczka, tylko jego mieszkańców. W zasadzie to historia jednej rodziny, związanej z prawdą. Częściej członków mieszka w miasteczku, inni poza nim, jeszcze inni na obrzeżach, w urokliwej wsi, halinówce. Można powiedzieć, że będzie to cała prawda o tej rodzinie, o tym, jak się rozpadła i jak zlepiła się na nowo. Pozwólcie sobie przedstawić najważniejsze osoby, które spotkacie na kartach tej opowieści. Edward Sokołowski mężczyzna, który bardzo pragnął mieć syna, a los go uszczęśliwił, czy też unieszczęśliwił zdania są podzielone czterema córkami. To on zapoczątkował bieg zdarzeń i pewnie mógłby je powstrzymać. Niestety, gdy zaczyna się opowieść, Sokołowski nie żyje od trzech miesięcy. Graża Sokołowska, pierwsza żona z zawodu weterynarz, matka Felicji i Hanny. Basieńka Sokołowska, żona druga. Matka Dari i Cecylki, bez zawodu, za to ze smykałką do interesów. Felicja Sokołowska, najstarsza z sióstr Sokołowskich, skończyła farmację, nie miała szczęścia w miłości, a może miała, tylko nie potrafiła tego docenić. Kiedy dochodzi do niej, że za chwilę może stracić szansę na ułożenie sobie życia, bierze sprawy w swoje ręce. Hanna Sokołowska Jedyna córka, która potrafiła ułożyć sobie relacje z ojcem. Poza ukochaną Halinówką, świata nie widzi. Daria Sokołowska. Trzecia siostra. Lubi szybką jazdę i szybko podejmuje decyzję. Cecylka Sokołowska. Najmłodsza z córek Edwarda. Bywa naiwna, czasem czuje się samotna. Henryczek. Partner życiowy Basieńki, typ egoistyczny i nieszczególny. Jakub Wąs, najpiękniejszy mężczyzna na świecie. Wiktor Wiśniewski, rywal Edwarda Sokołowskiego, człowiek zły o zatwardziałem sercu. Na szczęście ma poczucie humoru. Zenek Lewicki, przyjaciel Hanny i były chłopak Felicji. Mateo, czyli Mateusz Teodor Brzozowski, weterynarz z bardzo burzliwą historią miłosną. Stach. Wierny konsiliere Wiktora. Chodzi za nim jak cień. Bartosz Radkiewicz, narzeczony Hanny. Przynajmniej na początku tej opowieści. Część pierwsza. Wiosna. Rozdział pierwszy, w którym Hanna wybiera zaproszenie na ślub, a Felicja czyni wyznanie, po którym wybór zaproszenia przestaje być palącą kwestią. Pożegnawszy kuriera, który przyniósł przesyłkę ze wzorami ślubnych zaproszeń, odruchowo weszła do ojcowskiego gabinetu. Przez wiele, wiele lat. Zawsze, gdy przychodziła poczta, a taty nie było w domu, Hanna zostawiała korespondencję na wielkim, dębowym biurku. Teraz też tak zrobiła, bo przecież ojca nie było. Nie było go od trzech miesięcy. Jeszcze się do tego nie przyzwyczaiła. Miała czas się z tym pogodzić, gdyż długo chorował i nikt nie miał wątpliwości, jak to się skończy. Jednak jeszcze się nie przyzwyczaiła. Tęskniła i na każdym kroku odczuwała jego brak. Ktoś, kto znał Edwarda Sokołowskiego, mógłby zapytać: Za czym Hanna tęskni? Bo przecież był to człowiek niegodziwy. Nie był ani dobrym ojcem, ani mężem, ani sąsiadem. Zarówno pierwsza, jak i druga żona źle o nim myślały. Do niedawna druga publicznie źle o nim mówiła, ale teraz przestała, bo wiadomo, o zmarłym tylko dobrze albo wcale. Pierwsza żona, mniej przejmująca się zasadami społecznymi, szczerze mówiła to, co myślała. Najczęściej było to określenie mu uparty, jako że według niej taki właśnie był. Według drugiej żony brakowało mu serca. Nie doszła żona numer trzy. Tak się go przestraszyła, że uciekła do Włoch. Według Felicji, najstarszej z sióstr Sokołowskich, ojciec był trudny. Według Cecylki, najmłodszej, okropny. Daria, trzecia w kolejności, nie chciała o nim mówić, a Hanna cóż, to skomplikowane. I wcale nie zamierzała o tym myśleć teraz. Gdy czekało ją tak ważne zadanie, jakim był wybór idealnego zaproszenia na idealny ślub. Pół godziny później na blacie biurka leżały trzy spośród dwudziestu propozycji. Przejrzała pobieżnie wszystkie przysłane z drukarni karnety, i od razu wyrzuciła te okropne, cukrowe i te z gołębiami. W ten sposób z dwudziestu zrobiło się siedem. Po kwadransie z siedmiu zostały trzy. Niestety, z tych trzech za nic nie chciało się zrobić jedno. A co ty byś powiedział? zapytała nieobecnego, wskazując zaproszenia. Były tak różne, a jednak każde spełniało oczekiwania, jakie Hanna stawiała idealnemu zaproszeniu ślubnemu. Pierwsze miało w sobie coś romantycznego i wesołego zarazem. Na absolutnej bieli woskowanej kartki narysowano postaci świeżo zaślubionych. Bukiet panny młodej miał kształt serduszka z czerwonych różyczek. Kannie skojarzyło się ono z rysunkami, które pamiętała z książek dla dzieci. Czyż ona nie wygląda jak królowa Aba z podróży pana Kleksa? zapytała samą siebie, odkładając kartkę. Podniosła drugie. Na tle białych róż. Srebrne kółka obrączek, czysta elegancja. Trzecie przypominało kawałek jednej z tych modnych tapet, barwne maziaje kwiatów. Nic, co kojarzyłoby się ze ślubem. Jednak coś w nim urzekło Hannę. Wyglądało jak zapowiedź przyszłego życia: barwnego, wesołego i szczęśliwego. Przez te ferie barw nie pasowało do niej i bartosza, ludzi poukładanych, preferujących prostotę i minimalizm. Jeśli jednak potraktować je jako zapis marzenia o przyszłym życiu, tak właśnie chcieli żyć: radośnie i barwnie, długo i szczęśliwie. Bardzo długo i bardzo szczęśliwie. Lubiłeś Bartosza, prawda? zapytała ojca. Obecnie rozmawiała z nim więcej niż wtedy, gdy żył. Odpowiedzieć musiała sobie sama. Lubił. W końcu to on, ponad cztery lata temu, przyprowadził do domu młodego mężczyznę, którego poznał kilka godzin wcześniej w ośrodku doradztwa rolniczego. Bartosz zrobił na ojcu tak dobre wrażenie, że ten bez namysłu zaprosił go do siebie na kieliszek koniaku, by mogli kontynuować przedpołudniową rozmowę. Było to jedyne spontaniczne zachowanie w całym sześćdziesięcioletnim życiu taty. Znalazłeś w nim syna, którego tak bardzo pragnąłeś, prawda? Westchnęła ciężko, bo myśl, że w kimś całkiem obcym ojciec znalazł coś, czego nie szukał w żadnej z córek, była przykra. Wezmę to kwieciste, zdecydowała. Co o tym sądzisz? W tym momencie rozległo się pukanie do drzwi gabinetu. Hanna podskoczyła jak zając wyrwany z drzemki, którą uciął sobie w bruźnie. Zaproszenie wypadło jej z ręki i jak barwny motyl pofrunęło w kąt za biurkiem. Serce waliło jak oszalałe. Głos jej drżał, gdy powiedziała: wejść. W drzwiach stanęła Felicja. Trudno uwierzyć, że są siostrami. Hanna była drobna, wyrobione przez lata pracy w gospodarstwie mięśnie ukształtowały jej sylwetkę. Ojciec mówił, że jest żylasta, podobnie jak jego matka. Hannę rozpierała energia. Nie lubiła tracić czasu na dbanie o siebie. Nie malowała paznokci, nie tuszowała rzęs, a gdy przed ważnym wyjściem chciała sobie pomalować usta, musiała się natrudzić, by znaleźć szminkę. Preferowała sportowe stroje, a jasne włosy od lat nosiła krótko ścięte. Felicja była rozłożystą szatynką. Jej tendencja do tycia, która jeszcze nie doszła do głosu, będzie sprawiała problemy, gdy tylko metabolizm zwolni. Miała to po matce. Po niej też odziedziczyła wielkie zielone oczy i bujne kasztanowe włosy. Zdaniem Hanny, zbyt duży nos i za szerokie usta nadawały twarzy jej siostry wyraz wiecznego zasępienia. To one sprawiły, że nie była pięknością, a tylko w miarę ładną kobietą. Przez ten nos Felicja miała w młodości kompleksy. Ruszowała go makijażem, wyrazistym i podkreślającym oczy. Jeśli ci tak przeszkadza, czemu nie zrobisz sobie operacji? Pytała Hanna, gdy siostra narzekała. Tamta natychmiast się obrażała. Nie chciała żyć ze swoim nosem, a pozbyć się go nie potrafiła. Może potrzebowała go, by móc zrzucać na coś wszystkie niepowodzenia? Byłabym piękna, gdyby nie nos. Odniosłabym sukces, gdyby nie nos. Byłabym szczęśliwa, gdyby nie nos. Hanna nie potrafiła tego zrozumieć. Dobrze ci mówić, ripostowała Felicja. Ty masz mały, zgrabny nosek po mamie, a ja dostałam kulfona po ojcu. Nienawidzę go. Ojca czy nosa? pytała Hanna, lecz. Nie dostawała odpowiedzi. Felicja rozpięła kurtkę, ale jej nie zdjęła jak ktoś, kto jeszcze nie podjął decyzji, czy przyszedł na krótko, czy na długo. Może po prostu zmarzła? Ten kwiecień był wyjątkowo zimny i paskudny. Miło, że przyszłaś. Hanna dała siostrze znak, by się rozgościła. Pomożesz mi. Rozejrzała się, próbując zlokalizować zaproszenia. Z trzech na biurku zostały tylko dwa. Zaraz, poczekaj. Znajdę tylko. Musimy porozmawiać. Głos Felicji był zadziwiająco poważny. Hannę przeszedł dreszcz. Takie musimy porozmawiać. Nigdy nie wróży nic dobrego. Stały tak naprzeciwko siebie, Felicja nie odzywała się, a Hanna nie była pewna, czy chce, by siostra przerwała milczenie. Felicja przygryzła dolną wargę. To dotyczy ciebie, Bartka i mnie. Hanna, która zawsze nazywała narzeczonego Bartoszem, potrzebowała chwili, by zdać sobie sprawę, o kim tam mówi. Bartosza? Zdziwiła się. Co takiego może dotyczyć ciebie, mojego narzeczonego i mnie? W oczach Felicji pojawiły się łzy. Przepraszam. 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 Tak bardzo cię przepraszam, haniu. Nie chciałam tego, nie planowałam. Tak wyszło. Co wyszło? Głos Hanny jakby dobiegał ze studni. Gdyby nie to złowieszcze, musimy porozmawiać, nie czułaby w tej chwili ciarek przebiegających po plecach, a intuicja nie podpowiadałaby, że Felicja za chwilę wyjawi coś, czego ona nie chce słyszeć. Czuła się jak ktoś, kto stoi po szyję w lodowatej wodzie. Serce biło coraz szybciej. Rozum próbował zbagatelizować tę sytuację, tłumacząc, że zapewne chodzi o coś zwyczajnego, bez znaczenia. Felicja zaraz wszystko wyjaśni, a Hanna zacznie się śmiać. Wtedy tamta powie: Jak bardzo się bała, że siostra wpadnie w złość, a ona się śmieje. No bo tak mnie przestraszyłaś tym, musimy porozmawiać. To zwykle nie wróży niczego dobrego. Przez chwilę wyobrażałam sobie hm, sama nie wiem, co sobie wyobrażałam ale nie mówmy już o tym. Chcesz herbaty albo wina? Zaraz ci powiem, co sobie pomyślałam i wtedy będziemy się śmiały obie. Ale najpierw muszę znaleźć to zaproszenie. Wpadło za biurko musisz mi pomóc wybrać. A właściwie nie, bo już wybrałam i chcę ci pokazać jest fajne takie inne. Podejrzewam, że ludzie rzadko się na takie decydują, chociaż jest w nim zapowiedź szczęścia. A my z Bartoszem będziemy bardzo szczęśliwi. Pomóż mi przesunąć biurko? Już, zaraz, już usłyszy od Felicji w odpowiedzi. Tylko mi nie mów tylko bez rewelacji prosiła w myślach Hanna. Kaniu. Ja jestem w ciąży z Bartkiem. Istnieje odpowiedź na coś takiego? Przepraszam, musiałam ci powiedzieć. On jeszcze nie wie, nikt nie wie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, jak nienormalna jest ta sytuacja. Przepraszam i biorę całą winę na siebie. To nie powinno się zdarzyć. To był wypadek. Podczas choroby ojca zrobiłaś się taka. I potem, gdy umarł, byłaś taka okropna dla Bartka. On nie miał w nikim wsparcia. Pozwoliłam mu się wygadać i. jakoś tak wyszło. Zbliżyliśmy się do siebie. To był błąd. Wiem, o czym myślisz. Planujecie ślub, a tu coś takiego. Dużo o tym myślałam. Zdałam sobie sprawę, że musisz wiedzieć. Pozwolę ci podjąć decyzję. Jeśli nie chcesz, na razie mu nie powiem. Dowie się albo domyśli, ale nie muszę mu mówić przed Waszym ślubem. Ty zdecyduj. Przez głowę Hanny, jak błyskawice. Przelatywało wszystko, co powinna teraz powiedzieć. Masz rację. Sytuacja jest nienormalna, tak jak ty. Owszem, jesteś winna. To nie powinno było się zdarzyć i nie zdarzyłoby się, gdybyś nie była zdzirą. Nie, to nie wypadek. Wypadek to może być samochodowy. Bardzo ci go w tej chwili życzę. Moje relacje z Bartoszem to nasza sprawa. Nikt nie dał ci prawa się wtrącać. Pozwoliłaś mu się nie tylko wygadać, ale i przelecieć. O, bardzo, bardzo się zbliżyliście. Tak, to był błąd. Nie, nie wiesz, o czym myślę. Nikt kurwa nie wie, o czym ktoś inny myśli. A ty powinnaś była myśleć przed, bo teraz jest trochę za późno. Dzięki za łaskawość. I o czym mam zdecydować? tu nie ma już nic do decydowania. Kaniu, powiesz coś? Idiotyczne pytanie. Czy jest coś, co można powiedzieć w takiej sytuacji? Owszem, jest. Wynoś się. Przepraszam. Naprawdę jest mi bardzo przykro. Bartek szukał bratniej duszy, a znalazł bratnią cipkę. Wejdź albo wywlokę cię za włosy. Kaniu, ale. Jeśli powiesz jeszcze jedno słowo, to cię zabiję. I zamknij za sobą drzwi. Poczekała na znajome trześnięcie. Dopiero wtedy doczołgała się do kanapy. Przykryła głowę kocem. Myślała, że będzie płakać. Okazało się jednak, że w takiej sytuacji się nie płacze. W takiej sytuacji człowiek może tylko leżeć z kocem na głowie i czekać, by wściekłość, ból, smutek i obrzydzenie zdecydowały, które z nich przejmie kontrolę. Wtedy zaczyna się rzucać przedmiotami albo wyć, albo płakać, albo żygać. Rozdział drugi w którym na scenie pojawia się boski zigolo Jakub i uroczy Henryczek. Jakub wąs nienawidził wielu rzeczy. Przede wszystkim nienawidził swojego nazwiska. Bo cóż to za nazwisko wąs, zwłaszcza dla osoby, która wąsów nie ma. Próbował nawet je zapuścić, ale czy były długie i sumiaste, czy cieniutkie jak kreseczka, zarost zupełnie nie pasował do twarzy Jakuba. Nie żeby Jakub źle wyglądał, o nie. Osoby takie jak on, a nie oszukujmy się, nie było ich na świecie zbyt wiele, wyglądały dobrze zawsze i we wszystkim. Kiedy urodzisz się piękny, nie masz innego wyboru musisz to znosić z godnością Jakub tak właśnie robił przechadzał się po miasteczku spokojnym krokiem pozwalając by ze wszystkich stron spływały ku niemu zachwyty nie był przy tym wcale jakimś zadufanym w sobie gnojem o nie jeśli na przykład zdarzyło się że jakaś babuleńka mówiła mu że jest ślicznym młodzieńcem smokał ją w pomarszczony policzek i mówił, Jaka pani miła, dziś już nie ma takich miłych dziewcząt. Ach, czemu nie urodziłem się dwadzieścia lat temu? A babuleńka chichotała skrzekliwie. Sześćdziesiąt, synku, sześćdziesiąt. Gdy komplement mówiła kobieta dojrzała, taka na przykład czterdziestolatka, Jakub nic nie odpowiadał, tylko Składał pocałunek na jej dłoni, dbając przy tym, by nie podnosić jej do ust, tylko samemu pochylić się jak najniżej. Zdarzało się też, że zachwyt wyrażała mała dziewczynka. Wtedy brał ją na ręce, podnosił do góry, zakręcał, a stawiając z powrotem na ziemi prosił, by szybko dorosła. A wtedy on się z nią ożenił. I właśnie dlatego kobiety go kochały. On też je kochał, ale tak niezbyt mocno i nigdy nazbyt długo. Szczerze mówiąc, nudziły go. A nuda też znajdowała się na liście rzeczy, których nienawidził. I dlatego miał przechlapane. Bo w miasteczku składającym się z dwóch uliczek, placu, targowiska, kościoła i sklepu, nie było niczego, ale to absolutnie niczego ekscytującego. Oprócz samego Jakuba, oczywiście. Poza nazwiskiem, nudą i miasteczkiem, Jakub nienawidził jeszcze braku perspektyw. ów brak miał jedną przyczynę a był nią brak forsy. Los, który tak hojnie obdarzył Jakuba urodą, zamiast uczynić zeń Powiedzmy, tego księcia Williama. Swoją drogą, okropny z niego pasztet i jeszcze tałysina łysina? Fuj! Zrobił go synem sprzątaczki i pracownika mleczarni. Toż w głowie się nie mieści. Nazywam się Jakub Wąs. Pochodzę z koziej dupy, a mój ojciec jest serowarem. Czyż coś takiego nie może wywołać traumy? Wielkie to szczęście, że jakoś przeżył wiek nastoletni, bo mogło być naprawdę źle. W końcu był nie tylko bosko przystojny na zewnątrz, ale też piękny wewnętrznie. Bo tak to już jest, że co dobre, to i piękne, a co piękne, to i dobre. Piękny i wrażliwy. Gdyby nie był wrażliwy, to by nie współczuł, a współczuł i to bardzo. Przede wszystkim sobie, bo i to głupie nazwisko, i zawód ojca, i miejsce urodzenia, i jeszcze brak forsy. Gdyby miał forsę, jego życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Po pierwsze, by wyjechał. Gdyby wyjechał z miasteczka, mógłby zmienić nazwisko na eleganckie. Tu zmiana nazwiska nie wchodziła w grę. Ojciec powiedział kategoryczne nie. I dodał jeszcze, że póki Jakub mieszka pod jego dachem, to będzie się nazywał wąs. Co to za pomysł, żeby nazwisko zmieniać? Co ci się w wąsie nie podoba? Ja rozumiem, że jak ktoś jest siuras, kutas czy pipa, to może mu nie pasować i chce zmienić. Ale wąs? Mój pradziadek był wąs. Dziadek był wąs. Ojciec był wąs. Mój syn jest wąs. Wszystkie my wąsy od pokoleń. Tato. Może chociaż Wąsowski też wymyślił. Tu nas wąsów wszyscy znają. A znasz ty jakiegoś Wąsowskiego? Jakub nie znał. Tak to się wszystko nieszczęśliwie zapętliło. Nazwisko mu ciążyło, ale nie mógł go zmienić, bo nie miał forsy, by wynieść się z domu. Z takim zaś nazwiskiem nie było szansy, żeby osiągnąć jakiś sukces. Znaleźli się tacy, co doradzali Jakubowi dorabianie się poprzez pracę. Nawet spróbował, jednak okazało się to tak monotonne, tak nudne, że po prostu nie dał rady. Forsa powinna się zjawić raz, a dobrze czyli w dużej ilości tak, żeby starczyło na dobry samochód i fajne ciuchy i na wyjazd w świat. Jakub pokładał pewną nadzieję w Totolotku. Niestety ojciec odwiedził wszystkie placówki handlowe w mieście, błagając, by pod żadnym pozorem nie sprzedawano jego synowi kuponów, zdrapek czy chybił trafiłów. Argumentował, że ten nierób z torbami ich puści. Na koniec uprzedzał, że jak się dowie, że ktoś sprzedał, to mu lokal podpali, a straż nie przyjedzie jak słowo honoru. A stary Wąs był znany ze swojego słowa, którego zawsze dotrzymywał. Był również komendantem ochotniczej straży pożarnej. Na nic się więc zdał urok osobisty Jakuba i jego proszę pięknej pani, tylko jedniutka, maleńka zdrapeńka, pani taka piękna dzisiaj. Ta droga została dla niego zamknięta. Postanowił jednak, że się nie podda i coś wymyśli. Myślenie nie szło mu tak dobrze jak wyglądanie, ale też był w tym niezły. Już w szkole nauczyciele mówili, że mógłby mieć lepsze stopnie, gdyby się postarał. Okazało się jednak, że nauka jest straszliwie nudna, a na dodatek wyczerpująca. Dlatego też Jakub postanowił zachować swój potencjał intelektualny w dziewiczym stanie i używać go tylko w sytuacjach wyższej konieczności. Takich jak poszukiwanie nowej drogi do nieprzebranych zasobów pieniężnych. Po odrzuceniu innych możliwości, aktualnie rozważał dwie. Małżeństwo z bogatą wdową? Albo napad na bank? Bardziej się skłaniał ku pierwszej opcji, druga bowiem wiązała się z tą niedogodnością, że w miasteczku nie było banku, tylko placówka, w związku z czym trzeba by jechać do miasta powiatowego. To zaś wymagało kupna biletu na bus, a wiadomo, jak stały sprawy finansowe Jakuba. Poza tym, co to za interes, skoro już na początku trzeba do niego dokładać? Problem z opcją pierwszą, która wydawała się dużo prostsza w realizacji, był taki, że jedyną bogatą wdową, jaką znał Jakub, była jego babcia. Nie chodziło tu o wiek. Jakub nie był z tych, co dyskryminowali ludzi z powodu metryki, lecz ogromne skąpstwo Leocadie Vons. Które znał bardzo dobrze. Poza tym pamiętał słowa matki, że stara pociągnie ze 120 lat, a pieniędzy i tak nikomu nie da. Tylko zaniesie do kościoła, żeby sobie miejsce w pierwszym chórze anielskim kupić. Studziły zapał Jakuba, by kierować swe podboje w tę stronę. Na szczęście z pomocą miał mu przyjść wujek Henryczek, cioteczny matki. Henryczek podobno był agentem ubezpieczeniowym. Nie słyszano jednak, by komukolwiek cokolwiek ubezpieczył. Może to zresztą nie było potrzebne? Agent to agent. Jakub bardzo żałował, że jego ojciec nie wybrał takiej profesji. Pewnego razu poruszył nawet te kwestie przy obiedzie. Czyś ty z konia spadł? Ja mam porządny zawód. Mnie ludzie szanują. Ty myślisz, że to takie proste, dobry ser zrobić? Trzeba mieć wyczucie, żeby się nie zepsuł, żeby bakterie dobrze się namnożyły. A Henryk Darmozjat całymi dniami w barze siedzi. Gdyby nie Baśka, to by żwir żarł. Niby mądra kobita, a taka durna, że tego lenia w dupę nie kopnie. Ja na jej miejscu to bym kopnął i jeszcze psami poszczuł, żeby zaraza nie zawróciła się nazad do chałupy. Do listy rzeczy, których Jakub nienawidził, należało z całą pewnością dorzucić to, że ojciec, gdy się zdenerwował, zaczynał mówić jak chłop pańszczyźniany. Normalnie, jak Kargul w tym serialu o Borynie, co to go matka wciąż i wciąż oglądała, jak tylko leciał w telewizji, powtarzając, że warto, bo Kargul dostał za niego Nobla. Jakuba wszystkie te sprawy związane z kulturą zbytnio nie interesowały. Jednak czasem by zrobić matce przyjemność, obejrzał odcinek. Nic nie mówił, ale jego skromnym zdaniem było to jak wszystko, co dostaje te Oscary i Noble, przereklamowane. Może tamte gadające głowy z telewizji to się łapały o co chodzi, ale Jakub za nic nie mógł ta żona tego, ale kocha innego, a on jest żonaty z jeszcze inną? Normalnie, jak w modzie na sukces co to ją babka ciągle oglądała. Jakub preferował filmy najlepiej takie, w których występowali ładni aktorzy i wiadomo było o co chodzi. Na przykład Thor był takim filmem. Niektóre dziewczyny mówiły nawet Jakubowi, że jest podobny do tego blondyna. Podobny, owszem, ale dużo ładniejszy. Ty mógłbyś być aktorem, powiedziała kiedyś jedna z nich. Sorry ciebie, ale przebieranki i udawanki to nie dla mnie. Facet powinien być facetem i swoją godność posiadać. Ta... Lista rzeczy, które Jakub mógł w życiu robić bez uchybiania wysokiemu mniemaniu o sobie, była dość krótka i dlatego potrzebował Henryka. Umówili się na spotkanie w barze. W zapyziałkowie nie było innych możliwości. Jeśli nie chciałeś się z kimś spotykać w domu, miałeś do dyspozycji jedynie bar. To była jedna z rzeczy, za które Jakub nienawidził swojej rodzinnej mieściny. Czyż takich barów nie mogło być ze trzy? Do tego coś eleganckiego, taka pizzeria na przykład. Z powodu braku konkurencji, cała ludność lokalna, jeśli akurat nie była zajęta robotą w polu, siedziała w barze. Człowiek pozbawiony był przez to poczucia inkognita. Czasem nie było jednak wyboru. U Jakuba spotkać się nie mogli, bo ojciec. U Henryczka też nie bardzo pasowało, bo pani Basia. Jak stary będzie coś gadał, to mu powiem, że przypadkowo na mnie wpadł i się dosiadł, a ja akurat z kumplami byłem i nie wypadało z nim się nie napić, bo co by kumple pomyśleli. Przecież Henryk to rodzina. Tamten już czekał. Pił piwo. Jakub miał nadzieję, że Henryk za nie zapłacił. W koszty mnie wpędzi, pomyślał. Jak wyżłopie ze trzy, to mnie ta rozmowa drożej wyniesie niż bilet do powiatowego. Uśmiechnął się jednak i grabę wujkowi uścisnął. Tylko streszczaj się, młody, bo z czasem u mnie krucho. Baśka kazała to znaczy prosiła żebym jej auto do warsztatu odwiózł bo coś tam stuka z tymi babami kupi sobie taka wóz za 20 tysięcy i szpanuje bo myśli, że to nie wiadomo co jest to dla takich głupich jest robione co mają pieniądze na wyrzucenie raz, wydasz na paliwo, bo to duży samochód i pali jak czoł dwa, zaraz coś się psuje, bo tam wszystko chodzi na elektronice to jak z telefonami Stacjonarny to mam jeszcze taki, co mnie dali, jak zakładali u nas telefony, a komórkę już za cztery razy wymieniałem. Ja za swoje Tiko dałem dwa tysiące i co? Narzekam może? Wszystkim mówię, że drugiego takiego auta na świecie nie ma. Jak coś się zepsuje, to se taśmą podlepie i jest git. Pamiętasz, jak we mnie Garowski przywalił? Co miał nie pamiętać? Wszyscy pamiętali. Garowski wtedy trochę na Henryka się dąsał, ale w końcu uznał, że winy w tym żadnego z nich nie ma. Winni byli ci od zarządzania drogami. Odkąd świat światem ludzie jeździli po miasteczku i żadnego wypadku nie było. Nic. A przecież w gorący czas żniwny to bywało, że każdy jeden prowadził na bani. I to nie tylko rower czy samochód. Ale zdarzało się, że i traktor, a nawet kombajn. No, ale na to wymyślono urzędników, by oni zwykłym ludziom życie utrudniali. Przyszli ci z drogowego i znaków nastawiali, nie ograniczali się zupełnie. Przy skrzyżowaniu kościelnej z długą na jednym słupie zawiesili z sześć. Stara Małgiewska, co tam na rogu mieszka, z tego powodu trzy dni przespała. Bo co popatrzyła w okno, to ciem. Dobrze, że córka do niej zaszła zapytać, czy już rentę wzięła, bo może jeszcze do dziś by spała. No i jak takie znaki powstawiali, to ludzie zdurnieli. A tak się dla Garowskiego nieszczęśliwie złożyło, że akurat tego roku trochę grosza za fasolę wziął i kupił sobie szpanerskie audi. Prawie nówkę. Jedzie więc tą Audicą. Zęby szczerzy, babę swoją wiezie, patrzy przez okno, czy go wszyscy widzą i odpowiednio mu zazdroszczą. Nagle, na zupełnie prostej ulicy, jak nie przy, wali w Henrykowe tiko, aż lakier się rozprysnął na wszystkie strony. Zbiegli się ludzie, patrzą, a tu taka sytuacja, że Audi się rozpadło na dwie części. Trudno w to uwierzyć, ale tak było. Garowski i przód z jednej strony, a jego baba co z tyłu siedziała, bo ją z przodu mdli, i bagażnik z drugiej. A po środku stoi Tiko, trochę tylko wgniecione. Po tym wypadku ludzie poszli porozum do głowy i uznali, że będą jeździć jak dawniej. I teraz, jak kto zasuwa po miasteczku zgodnie z przepisami, to od razu wiadomo, że. Przyjezdny. Tiko to dobry wóz. Jakbyś zamierzał co kupować, to tylko tiko. Może. Jeszcze nie wiem. Zastanawiam się. Ja ci mówię, tylko tiko. Na co ci jakieś szpanerskie gówno? Jakub skinął głową, by zakończyć temat. Może tiko i dobre. Jednak za nic nie zapewnia właściwej prezentacji. To trochę jest jak z brylantem. Popatrzysz. O, świecidełko, ale wprawione w platynę od razu zaczyna wyglądać. A skoro się człowiek urodził jak ten brylant, w dodatku oszlifowany, to musi zadbać o odpowiednią oprawę. Henryk pociągnął solidny łyk z butelki. W barze można było zamawiać z butelki albo w kuflu. To drugie drożej wychodziło, bo właściciel baru, Zenek, doliczał 50 groszy za mycie i brał kaucję zwrotną za kufel. A wiadomo jak to jest. Zasadniczo nie idzie się do baru, żeby wychodzić trzeźwym. Inaczej chwila nieuwagi i zostawiasz kaucję. Z butelką mniej zawerencji. No, to gadaj, czego tobie ode mnie potrzeba? Jakub chrząknął. No, bo ja zapytać chciałem czy wujek może. Hmm, czy na ten przykład. Ładnie to sobie w głowie ułożył, ale teraz coś nie tak poszło. Trzeba było na kartce zapisać. Kasy tobie nie pożyczę. Ja jestem człowiek uczciwy i rodzinie nie pożyczam, a obcym tym bardziej. Spożyczania to tylko kłopoty są. Dziś nie masz kasy, jutro też jej mieć nie będziesz. Zechcesz oddać, nie będziesz czego i będziesz mieć kłopot. Na co to potrzebne, żebyś ty miał kłopot przeze mnie? Kiedy ja nie o kasę, to i dobrze znaczy masz pieniądze w oczach Henryka zapaliło się światełko. Nie, skądże znowu? Szkoda, bo bym pożyczył parę złotych. Interes teraz nie do końca dobrze idzie. Tak to w biznesie. Raz hossa, raz bessa. Rozumiesz? To dobrze, bo moja baśka nic nie rozumie. Ale baby to tak mają, na takich rzeczach nie znają się zupełnie. Ale ja jej wybaczam, bo kocham ją ogromnie. Powiem ci, nie ma to jak znaleźć w życiu tę swoją drugą połówkę pomarańczy. A ty masz kogo? Nie. To głupio robisz. Baby tobie potrzeba. Dobra baba to... Henryk cmoknął, a Jakub poczuł, jak głaz ogromny z serca mu spada. Bo oto... Rozmowa zupełnie nieprzewidzianie skręciła na interesujący go temat. Ja właśnie z tym do wuja. Z czym? No, z takim pytaniem, czy nie zna wujek może kogoś dla mnie? A to dziewuch mało? No, nie mało, ale ja nie chcę. Mnie się rozchodzi konkretnie o kogoś takiego jak pani Basia. Henryk spojrzał na Jakuba z dezaprobatą. Zły to pomysł. Ty nie szukaj ładnej. Z ładnymi babami tylko kłopoty. Jak młoda, to pilnować trzeba. A jak się zestarzeje, to będzie tobie wyrzuty robić, żeś jej urodę zaprzepaścił, bo z taką buzią mogła być gwiazdą w telewizji, a tak się przy tobie zmarnowała. Jakub sapnął. Nie będzie tak łatwo, jak się spodziewał. Mnie nie chodzi o to, żeby była ładna. Może być i brzydka, byle była miła. Tak, chłopcze, to odpowiednie podejście. Chcesz się ożenić, żeń się z miłą. Będziesz miał spokój. Ty jeszcze nie myślisz o takich sprawach, ale powiem ja tobie, że z czasem człowiek docenia, czym jest spokój. Może być miła, znaczy, powinna być miła. I jeszcze bym chciał, żeby była. No, jak pani Basia. Zaradna? Masz gust, powiem ci, masz gust. A to ci jeszcze powiem, że dobrze się składa, żeś z tym do mnie przyszedł. Bo mnie. Od jakiegoś czasu taka myśl chodzi. Co ty na ten przykład myślisz o baśczynej córce? Jakub wzdrygnął się z obrzydzenia. Toż ona jak chłop. Na motorze jeździ, ubiera się tak, że szkoda gadać. No i na pewno nie jest miła. Nie o tej mówię, tylko o tej drugiej. A to nie dziecko jeszcze? Jakie dziecko, jakie dziecko? Szesnaście lat skończyła, to już panna całą gębą. Ale nie do żeniaczki. A ty co? Z tych nowoczesnych, co uważają, że baba do żeniaczki nadaje się dopiero jak siwieć zaczyna? Moja babcia w wieku szesnastu lat troje dzieci miała, w tym dwie pary bliźniąt. Młoda, najlepsza. Wychowasz ją sobie i później na starość nie będziesz się męczył. Niby wuj argumentował słusznie, ale Jakub nie był przekonany. Szukał bogatej wdowy. Widać Henryk dostrzegł oznaki wewnętrznej walki, jaka toczyła się w duszy krewniaka, bo pochylił się przez stół i szeptem powiedział: Trzy miesiące temu jej stary kopnął w kalendarz. Nie będę się nad nikim roztkliwiał, bo mnie go wcale nie szkoda. Kawał z kurwiela to był. Najpierw się z Baśką rozwiódł, a potem się w jej życie wtrącał. Alimentów nie dawał jej do ręki, tylko na konto wpłacał, niby żeby to córki później dostały. A do Baśki mówił: Co ci trzeba albo dziewczynkom, to mów, ja wszystko kupię, ale nie pozwolę, żeby ta kanalia moimi pieniędzmi się opasała. Szczęśliwie dla ciebie tak się złożyło, że teraz on już po drugiej stronie. Jakub zmarszczył czoło, bo nie bardzo rozumiał cały ten wywód. Co wspólnego z nim miał kolo, co nie płacił baśce alimentów? Henryczek westchnął. Widzisz, mój synu, mogę do ciebie mówić synu? Powiem szczerze, że zawsze byłeś dla mnie jak syn. Własnych dzieci się nie dorobiłem, tak wyszło. Może to dobrze, może źle, ale wiesz, jest w sercu człowieka takie miejsce, gdzie przechowuje taką miłość zarezerwowaną dla potomstwa. I ja ją na ciebie przelałem. W końcu my z Twoją matką jesteśmy ciotecznymi, a jaka to różnica, czy kto cioteczny, czy rodzony. Dlatego ona mi jak siostra, a Ty jak syn. Więc widzisz, synu, sprawy mają się tak, że były mojej baśki, ojciec jej córek, był pan całą gębą i forsy miał jak lodu. Teraz te forse dostaną jego córki. Darię skreślam od razu. To ocet, nie kobita, i na tym polu nic nie osiągniemy. Ale cecylka to słodkie dziewczątko. Gdyby nie różnica wieku. No, i oczywiście to, że już jestem związany z ich matką. Jednak głównie wiek. No, ale ty. Spójrz tylko na siebie. Młody, przystojny, elegancki. Dziewczęta o takich marzą. Spiknie się was. Twoja w tym głowa. Moja w tym głowa byś ją jakoś do ołtarza zaprowadził. Jak już będziecie mężem i żoną, to się obaj zajmiemy sprawami finansowymi. Czy ja ci mówiłem, że jestem doradcą finansowym? Myślałem, że agentem, to też w każdym razie możesz mieć do mnie pełne zaufanie. Rok nie minie, a po dwoje, a nawet potroje nasze pieniądze. Jakub układał sobie w głowie wszystko, co usłyszał. Był ojciec, ale nie żyje. Córki są bogate i na dodatek są to córki pani Basi. I nie chodzi o starszą, co jeździ na motorze, tylko o tamtą małą. Kurczę, Ona jest z dychem młodsza. No, ale trudno, byle chciała wyjechać. No i jak synu, co o tym myślisz? Wdowa byłaby lepsza, ale jak się nie ma, co się lubi. Myślę, że dobrze wuj to wykombinował. No, to teraz trzeba was umówić. Na zabawę ją zabierzesz. Jakub się zafrasował. Kosztami się nie martw. Biorę to na siebie. Taka pożyczka. Po ślubie mi oddasz. No, a teraz muszę lecieć. Wpadnij do nas wieczorkiem. Tak niby przypadkowo. Wiesz, coś w stylu, ja do wuja odnoszę lewarek. Henryk poderwał się, poprawił marynarkę i już go nie było. Jakub sięgnął po butelkę, którą tamten zostawił. Na dnie były jeszcze dobre cztery łyki piwa. Ciepłe nie smakowało najlepiej, ale nie grymasił, bo alkohol dobrze robi na frasunki. Bo też ten Henryk wymyślił, skąd u Licha wziąć lewarek. Rozdział trzeci, w którym szok hanny jest ogromny, a wspomnienia sprawiają ból. Koc i kanapa stały się całym jej światem. Od wielu godzin leżała z przykrytą głową. Być może kiepskie samopoczucie Hanny spowodowane było nie tylko okropną wiadomością, ale też niedotlenieniem, bo przecież ile można tak leżeć w bezruchu? Tylko jak tu się ruszyć, gdy w uszach dźwięczą słowa sprawiające, że nawet oddychać ciężko. Było tak, jakby ktoś położył jej na piersi bele słomy. Rozbite serce Hanny biło jakby od niechcenia. I jedynym organem, który znalazł sobie zajęcie, był mózg. Analizował słowa Felicji, desperacko doszukując się w nich kłamstwa. To żart, mówiła sobie, siostra zrobiła mi okrutny dowcip. To tylko dowcip, powtarzała. Cóż, z kłamstwem jest tak, że czasem bardzo, bardzo trudno je rozpoznać, czasem zaś łatwo. Tym razem było właśnie tak. Felicja mówiła prawdę. Hanna oszukiwała samą siebie. Pytanie tylko, czy zaczęła teraz, czy już dawno. Wróciła wspomnieniami do tamtego popołudnia, gdy poznała Bartosza. Dzień był szary, pochmurny, obietnica deszczu wisiała w powietrzu, a Hanna siedziała w swoim pokoju i próbowała się uczyć, bo miała do zaliczenia ostatni z egzaminów letniej sesji. Nie mogła się skupić, patrzyła w okno z nadzieją, że się rozpada. Teraz, gdy rośliny rosły najintensywniej, potrzebowały wody. Wiedziano już, że plony będą mniejsze, bo maj zaskoczył suszą, ale jeśli i w czerwcu nie popada, żwir na podjeździe zachrzęścił, obwieszczając powrót ojca. Mówił, że o drugiej będzie w domu. Ale Hanna znała go na tyle, by wiedzieć, że to nie obietnica, a nawet nie sugestia. Ojciec był panem swojego czasu. Dysponował nim, jak chciał, z nikim się nie licząc. Dlatego nie czekała z obiadem. Niech je odgrzewane, a nawet zimne. W końcu nie było jej obowiązkiem sterczeć przy garach całymi dniami. Zwłaszcza, że nie przepadała za gotowaniem. Jeśli chciałoby się być zupełnie szczerym, należało powiedzieć, że nienawidziła gotować. Ten przykry obowiązek spadł na nią, gdy Basieńka, druga żona ojca, powiedziała pas i odeszła. Hanna mocno przeżyła wyprowadzkę macochy. Była to pierwsza i jak dotąd ostatnia kobieta, z którą się zaprzyjaźniła. Wszystkiego, co wiedziała o mężczyznach, innych kobietach, związkach, relacjach i całym życiu, dowiedziała się od macochy. To Basieńka kupiła Hannie pierwszy biustonosz. To z Basieńką świętowała pierwszą miesiączkę. To od niej dostała pierwszą lampkę wina i pierwszy kieliszek wódki. To w ramionach Basieńki opłakiwała pierwsze zerwanie. To jej zrelacjonowała pierwszą poważną randkę. Drugie małżeństwo ojca od początku skazane było na porażkę. Ale Basieńka nie od razu zdała sobie z tego sprawę. Robiła wszystko, by stworzyć rodzinę. A hanna, jak potrafiła, wspierała ją w tych staraniach. Opiekowała się maleńką darią, pomagała w domu i nie sprawiała problemów wychowawczych. Niestety, to nie wystarczyło. Basieńka walczyła dzielnie, lecz w końcu się poddała. Wybacz, z twoim ojcem nie da się żyć, powiedziała. Możesz iść z nami, jeśli chcesz. Ze mną będzie ci lepiej niż z nim. Hanna doceniała propozycję, ale chciała zostać w swoim domu. Basieńka nalegała. W końcu jednak zrozumiała, że pasierbica sobie poradzi. Wyściskały się, jakby to było rozstanie, przed podróżą. Może przez walizkę, która stała w sieni. Basieńka zabrała ją i swoje córki. Pięcioletnią Darię i pięciodniową Cycylkę. Wróciła do matki do dwupokojowego mieszkania w popegeerowskim bloku, gdzie śmierdziało kwaśnym winem z kartonu, które Lilakowa sprzedawała po 2,50 w swoim sklepie. Hanna nie miała pretensji do macochy. Zaglądała do niej prawie każdego dnia po szkole. Sprawdzała, jak tamta sobie radzi. W owym czasie czuła się bardziej dorosła od tej kobiety z dwiema malutkimi córeczkami, której mąż nie kochał, a matka czyniła jej wyrzuty za zmarnowanie życiowej szansy. Ludzie, którym koty uciekają z domów w ciepłe letnie noce, bardziej się tym przejmują niż ojciec odejściem żony. Baśka się wyprowadziła. Zapytał tonem tak obojętnym, jakby chciał wiedzieć, czy w zeszłym roku Wielkanoc wypadała w marcu czy w kwietniu. Co będzie na obiad? Przez wiele dni były ziemniaki i jajecznica. Hanna nie potrafiła ugotować niczego innego. Kiedy przyszedł sezon na warzywa, robiła ojcu mizerię i pomidory ze śmietaną. Nigdy nie narzekał ale też, gdy już nauczyła się robić kotlety i piec mięso, jej nie chwalił. Była przekonana, że nawet gdyby podała mu tekturę, nie usłyszałaby słowa komentarza. Tamtego popołudnia nawet się ucieszyła, że wrócił tak późno. Podany po 17:00 obiad będzie zarazem wczesną kolacją. Zejdzie do kuchni, podgrzeje zupę, i wróci do nauki. Nie szło jej, kompletnie jej nie szło. Była zmęczona. Chciała jak najszybciej mieć spokój ze studiami i dlatego zapisała się na Zerówki. Nie ogarnęła tego dobrze logistycznie, więc zdawała egzamin za egzaminem maraton nauki i ciągłe dojazdy do Warszawy. Były momenty, gdy żałowała swojego uporu. Mogłam iść na dzienne, mówiła do siebie. Jednak cztery lata temu, myśl o pozostawieniu ojca samego, o wyjeździe gdzieś, gdzie nie ma Dari, Cecylki, Felicji, Basieńki i mamy, a przede wszystkim myśl o wyprowadzce z Halinówki, była nie do przyjęcia. Głupio robisz, powtarzały i mama i macocha. Jednak Hanna się uparła. Nie pragnęła wieść studenckiego życia. Nie chciała mieszkać w wielkim mieście. Dobrze jej było tu, gdzie się urodziła. Mnie pole w dupę, nie kole, odpowiadała, gdy ktoś pytał, dlaczego nie chce do tego luksusu, jakim większości okolicznych ludzi jawiło się miejskie życie. Odłożyła podręcznik, obiecując mu, że zaraz wróci, i zeszła do kuchni. Gdy zdała sobie sprawę, że ojciec z kimś rozmawia, było już za późno. Stanęła naprzeciwko Bartosza rozczochrana w rozciągniętych dresach i pod koszulku poplamionym keczupem. Mamy gościa, poinformował ją ojciec. Pierwszy raz w życiu Hanna usłyszała w jego głosie pozytywne emocje, był pełen entuzjazmu. Głos. Choć ojciec niewątpliwie też. Powiedzieć, że o nie miała, to zbyt mało. Oto po raz pierwszy, oczywiście, jeśli nie liczyć inkasentów i urzędników z Agencji Rolnej, w ich domu pojawił się obcy mężczyzna na dodatek bardzo przystojny i elegancki. Może ja nie w porę zapytał gość. Nią proszę się nie przejmować, ona tak zawsze. Ojciec machnął ręką. Kawy panu zrób, tylko nierozpuszczalnej, a tej dobrej, a my sobie usiądziemy. Przepuścił gościa w drzwiach do gabinetu. Było to jedyne poza pokojem Hanny miejsce, w którym panował ład idealny. Zadziwiające, że ten sam ojciec, który w całym domu zostawiał brudne talerze, Przeczytane gazety, noszone ciuchy i zabłocone buty w swoim gabinecie miał porządek. Segregatory z dokumentami stały na półkach w równym szeregu jak żołnierze podczas musztry. Blat biurka lśnił czystością, podobnie jak parkiet. Porzuconych części garderoby nie było ani na skórzanej kanapie, ani pod nią. Jeśli stojącemu pod oknem Fikusowi przyszło do głowy zrzucić listek, ten natychmiast był usuwany z podłogi. Hanna to rozumiała. Też utrzymywała porządek w swoim pokoju. Lecz jednocześnie bardzo ją to irytowało. Ponieważ to ojciec generował 90% bajzlu panoszącego się w domu. Dlaczego nie możesz dbać o porządek w innych pomieszczeniach? Pytała. A ojciec odpowiadał, że nie ma na to czasu, że to bez znaczenia, bo i tak nikt ich nie odwiedza. Twoje córki nas odwiedzają, ripostowała. One mnie znają. Tak, i to od najgorszej strony. To i dobrze. Babą to się zwykle wydaje, że chłop to sam miód. Potem jest wielkie ajwaj, bo pije, bije, bałagani, pracować mu się nie chce. Łop to nic dobrego. Wiem, widzę. Czasem takie rozmowy kończyły się szybko. Czasem trwały dłużej. Czasem ojciec mówił Hannie, że jest pyskata. Czasem nie mówił nic. Wiedział, że córka szanuje go za miłość do ziemi. Za ten cały trud i staranie, jakie wkłada w zarządzanie halinówką, ale nie za to, jakim jest ojcem. Zanim weszła do gabinetu z kawą, uczesała się porządnie i zmieniła pod koszulek. Potarła dłońmi policzki, by nadać im ładniejszy kolor, bo w niedotlenionej szarości nie było jej do twarzy. A pani, czym się zajmuje? Zapytał gość. Wszystkim, odpowiedział ojciec. Pomagam tacie w prowadzeniu gospodarstwa, szybko uzupełniła Hanna. Ojciec potrafił prowadzić normalną rozmowę. Niestety potrafił też być grubiański i chamski. Hanna nie chciała teraz usłyszeć, że jest zuch dziewczyną, która i krowę do byka podprowadzi, jak trzeba. Podziwiam, bo jest tu co robić. Ojciec wspominał, że macie Państwo przeszło sto hektarów, 138 ornego, do tego drugie tyle łąk i pastwisk. Gość z uznaniem pokiwał głową. No, i są jeszcze zwierzęta. Ojciec mówił, że trzymacie Państwo kury, krowy, tylko na własne potrzeby. Cenimy ekologiczną żywność. W przyszłości chcielibyśmy zwiększyć stado krów i produkować sery. Nie, nie chcielibyśmy, zaprzeczył ojciec. To po cholerę nam tyle łąk i pastwisk. Obaj spojrzeli na Hannę. Gość ze zdziwieniem, ojciec z irytacją. To ja już wrócę do siebie. Muszę się uczyć. Jutro mam egzamin. Studiuje pani? Widać było, że gość chce nadać rozmowie nowy kierunek. Hanna poczuła, jak pieką ją koniuszki uszu. Co za wstyd! Chciała zrobić dobre wrażenie, a omal nie wszczęła kłótni. Nie udało jej się tylko dlatego, że ojciec nie był w tej chwili sobą. To dziwne, ale miał dobry humor. Co wy też z tym Pan, pani, zapytał ze śmiechem, przecież jesteście w podobnym wieku. Mówcież sobie po imieniu. I poruszył się tak, jakby miał zamiar wstać z kanapy. Do barku idzie, kannę przeraziła ta myśl. Tylko tego brakowało: by piła z tym młodym, przystojnym mężczyzną brudersza uprzedziła działania ojca, wyciągnęła rękę i się przedstawiła. Hanna Sokołowska. Bartosz Radkiewicz. Bartosz, powtórzyła w myślach. Podobało jej się to szeleszczące brzmienie imienia. Uśmiechnęła się i powiedziała, że owszem, studiuje zaocznie w Warszawie. I jedzie pani to znaczy, jedziesz, Haniu, jutro do Warszawy. Mogę cię zabrać, bo akurat mam sprawę do załatwienia w stolicy. Słowo stolica wymówił z odrobiną ironii w głosie, co bardzo się Hannie podobało. Jednak większe wrażenie zrobiło to Haniu powiedziane tak miękko, że można było nim się otulić. Ona wcześniej rano wyjeżdża. Ojciec był wyraźnie zirytowany faktem, że nie bierze udziału w rozmowie. Nie szkodzi. Mnie też zależy, żeby być tam jak najwcześniej. O piątej? Skinęła głową. Podała Bartoszowi swój numer telefonu i pośpiesznie się pożegnała. Widziała zmianę na twarzy ojca. Lada moment wylezie z niego mizogin. A Hanna nie chciała, by ten miły młody mężczyzna uznał ją za ojcowskie popychadło. Jutro, gdy przyjdzie im spędzić trochę czasu sam na sam, będzie miała okazję pokazać, jaka jest fajna. Ułożenie trójstronnych relacji wcale nie było łatwe. Ojciec nie tylko marginalizował Hannę, był też zazdrosny o uwagę, którą poświęcał jej bartosz. Gdy jednak się dotarli, stali się najfajniejszym zespołem świata. Tak szczęśliwa Hanna była tylko w czasach wczesnej młodości, gdy razem z Felicją i jej chłopakiem Zenkiem zajmowali się swoim młodszym rodzeństwem. Troje nastolatków i grupa małych dzieci to była istna banda. Włóczyli się po miasteczku. Chodzili nad rzekę, wylegiwali się na łąkach, szukali cienia w starych sadach. To były trzy cudowne lata. Później Felicja zdała maturę, wyjechała na studia i wszystko się skończyło. Panna myślała, że już nigdy nie będzie jej dane przeżyć takiego czasu, który wydawał się wiecznymi wakacjami. Tymczasem pojawił się Bartosz, a wraz z nim. Ten cudowny nastrój sprawiający, że człowiek czuje się jakby było słoneczne niedzielne popołudnie w środku pogodnego lipca, gdyby ojciec nie zachorował. Widać, szczęście ma swoją cenę, a w tym wypadku był nią ten jeden mroczny rok. Żyli z wyrokiem, i Hanna źle to znosiła. Każdego wieczoru towarzyszyły jej wyrzuty sumienia. Że oto zasypia zamiast czuwać przy tacie. Każdego ranka budziła ją przerażająca myśl, że odszedł, a ona się z nim nie pożegnała. Dlaczego nie zajmujesz się przygotowaniami do ślubu? zapytał ojciec pewnego dnia. Dowiedzieli się o chorobie trzy miesiące po zaręczynach. O czym ty mówisz? Jesteś chory, nie mam zamiaru teraz wychodzić za mąż. Zajmij się tym, a nóż dociągnę do wesela. Zależało mu, więc Hannie również zaczęło zależeć. Nabrała nadziei, że ojciec dociągnie. Był uparty. Okazało się jednak, że jego rak jest bardziej uparty. Obiecaj mi, że nie przełożysz ślubu poprosił ojciec, gdy już było bardzo źle. Leżał na kanapie w gabinecie, przykryty kocem. Twarz miał szarą, tą szarością prochu, który leży na drodze, gdy przez wiele dni nie pada deszcz. Nie wezmę ślubu w czasie żałoby. Dlaczego nie? Bo nie. Tylko mi nie mów, że tak mnie kochasz, albo że się boisz, co ludzie powiedzą. Jak sobie chcesz? Nie kocham cię aż tak. Hanna usiadła na brzegu kanapy i poprawiła koc. Może nawet wcale mnie nie kochasz? Byłem skurwy synem. I to takim, że żadna z moich trzech bab ze mną nie wytrzymała. Ty wytrzymałaś. Twarda jesteś. Wytrzymałam, bo mi na tobie nie zależało. Ścisnęła lodowato zimną dłoń ojca. Tylko na Ziemi ci zależało, prawda? Tak jak tobie. Kocham halinówkę i gotowa jestem zrobić dla niej wszystko. To moje miejsce na Ziemi. Ty jesteś krew z mojej krwi, Hanka. Ty sobie dasz radę. Nie zostawisz naszej Ziemi na pastwę tego pieprzonego diabła. Tato. Sama tak mówisz o Wiśniewskim. Słyszałem, jak nazywasz go borutą. Tylko tyle słyszałeś? Nazwałam go też głupim kutasem. Ojciec wysunął swoją dłoń spod hanczynej, podniósł rękę i delikatnie pogładził córkę po policzku. Był to najczulszy gest, jakim obdarował Hankę w całym życiu. I za co to jej się trafiło? Ano, za to, że użyła brzydkiego określenia w stosunku do sąsiada, z którym od ponad dekady ojciec wiodł zażarty spór. O ironio! Nienawiścią zapracowała na czułość ojca. Inna sprawa, że nikt w rodzinie, Łącznie z mamą i Basieńką nie lubił Wiktora Wiśniewskiego, zwanego panem złym albo właśnie Borutą. Nie mówmy o nim teraz. Nie będziemy. Będziemy rozmawiać o twoim ślubie. Ale tato obruszyła się. Obiecaj. Bartoszek to bardzo dobry chłopak. Kocha cię i wspiera. Jemu zależy na Halinówce nie mniej niż nam. I na tobie mu zależy. Pobierzemy się, gdy minie żałoba. Nie przekładajcie ślubu, po co? Nie kochasz mnie aż tak mocno, żebyś za trzy miesiące się nie otrząsnęła, ani tak słabo, byś po roku miała przestać mnie żałować. Hanna zbywała go, ale temat powracał, a pod sam koniec stał się pewną obsesją. W końcu przyrzekła spełnić tę prośbę. Widziała w jego oczach ulgę. Zmarł trzy dni po tym, jak dopełniła formalności urzędowych. Zostawił ją z niemiłą myślą, że gdyby się nie zgodziła, ojciec wciąż by żył. Dwa pierwsze miesiące były okropne, smutne. Żeby się czymś zająć, posprzątała dom. Zobaczyła, jaki jest wielki i pusty. Łapała się na tym, że mówi do ojca i oczekuje odpowiedzi. Na kanapie wciąż leżał koc. Otulała się nim i tak trwała. Gdyby nie pies, domagający się spacerów, siedziałaby tak całymi dniami. W końcu ból zaczął słabnąć. Obowiązki wzywały. W czasie choroby ojca Bartosz zajmował się wszystkim. Ale były rzeczy, na których zwyczajnie się nie znał, sprawy, z którymi sobie nie radził. Trzeba było go odciążyć. To wszystko już za nami, prawda, tato? Teraz będzie szczęśliwie, cudownie i błękitnie z odrobiną różu. Pobierzemy się, Bartosz tu zamieszka, to będzie jego gabinet. Zrobię remont w łazience i w kuchni. Przede wszystkim w kuchni. Rozwalę te ściany, która oddziela ją od salonu. Będziemy siadać rano przy stole i pijąc kawę, patrzeć na sad. Kupimy krowy mleczne. Przy takiej ilości łąk bez sensu jest nie trzymać większej liczby bydła. To był dobry pomysł, by kupić łąki. Ja wiem, że zrobiłeś to tylko po to, by dokuczyć borucie, ale bez względu na intencje, to była dobra decyzja. Mam nadzieję, że. Moje też takie będą. Pierwsza jest najtrudniejsza. Dziewczyny nie poruszyły jeszcze kwestii podziału, ale prędzej czy później ona się pojawi. Lepiej później, prawda? Niech nikomu się do tego nie śpieszy. Nie po to przez lata budowałeś halinówkę, by teraz ją dzielić. To dobre dziewczyny i nie głupie. No, może poza cecylką, ale to jeszcze dzieciuch. Dorośnie to zmądrzeje. Roześmiała się, bo nagle usłyszała w głowie głos ojca, mówiący, że jeśli wdała się w matkę, to nigdy nie zmądrzeje. Nie bądź złośliwy, Basieńka nie jest głupia. To cudowna kobieta i ma łeb do interesów. Tylko wam razem nie szło. Tak jak wcześniej nie szło z matką Hanny, choć zapowiadało się pięknie. Ojca, który wyjątkowo dobrze się uczył, ale nie chciał porzucać gospodarstwa, wysłano do szkół. Najpierw było technikum rolnicze, później studia w szkole głównej gospodarstwa wiejskiego. Tam właśnie poznał młodą adeptkę weterynarii, której marzeniem była wiejska praktyka. Zakochali się w sobie i ojciec wrócił ze szkół z żoną. On zajmował się gospodarstwem, ona leczyła zwierzęta. Urodziła mu dwie córki. Może poszło o to, że córki, a nie synów? A może ich światy miały znikomo mały zbiór wspólny? Pewnego wieczoru matka oświadczyła, że to nie ma sensu. Nie jest zainteresowana życiem obok ojca. W miasteczku sprzedają ładny dom z ogrodem, bardzo blisko rynku. Na dole urządzi gabinet, na górze pokoje dla siebie i dziewczynek. Wszystko sobie przemyślałaś? Ni to zapytał, ni oświadczył ojciec. Mam inne wyjście? wzruszył ramionami, dając do zrozumienia, że to jej sprawa. Felicja wieść o przeprowadzce przyjęła z czymś, co było mieszaniną ulgi i ekscytacji. Hanna powiedziała zdecydowane nie. To mój dom. I nigdzie się stąd nie ruszę. Ale Haniu, będziesz tam miała swój pokoik. Tu też mam. Będziesz ze mną i felcią. Kto powiedział, że chce być z wami. Takiego bezgranicznego zdziwienia, jakie po tych słowach odmalowało się w oczach matki, Hanna nie widziała ani nigdy wcześniej, ani nigdy później. Nie możesz tu zostać. Oświadczyła tamta chłodno. Owszem, mogę. Dziecko ma mieszkać z rodzicem, a nigdzie nie jest powiedziane, że ten rodzic to musi być matka. Dobrze, możesz mieszkać z ojcem. Teoretycznie. Zastanów się jednak, kto będzie cię czesał, kto rano zrobi ci śniadanie. Jeśli zetnę włosy, będę mogła sama się uczesać. A kiedy ciebie rano nie ma, to jak myślisz, kto robi mi śniadanie? Jak sobie chcesz. Za tydzień przybiegniesz do mnie z płaczem. Hanna nie przybiegła. Łatwo nie było, ale też nie było źle. Ojciec dał jej dużo swobody, jednak nie wynikała ona z obojętności. O nie. Po prostu uznał, że dziecko, które jest na tyle dorosłe, by sprzeciwić się własnej matce, jest też na tyle odpowiedzialne, by nie sprawiać problemów ojcu. Wymagał od Hanny, by się dobrze uczyła i nie narobiła mu wstydu. I żyli tak, niby razem, a obok siebie córka i dysfunkcyjny ojciec. On jej nie zauważał, ona go nie potrzebowała. Nie było im razem ani źle, ani dobrze. Pojawienie się bartosza było jak machnięcie czarodziejską różdżką, które zdjęło zły czar z ich bajkowej krainy. Było cudownie. Co do tego Hanna miała pewność. Było. Przypomniało jej się trzaśnięcie drzwiami. Słyszała własny głos, wykrzykujący słowa, o których wolała zapomnieć. Jeśli miała być ze sobą całkiem szczera, musiała wyznać, że kiedy ojciec chorował, nie zawsze dobrze jej się układało z narzeczonym. To Bartoszowi się żaliła. To do niego miała pretensje. To na nim wyładowywała złość. Żeby mieć cierpliwość do ojca, znosić jego humory, a powiedzmy to sobie szczerze, tata, który na co dzień nie był zbyt miły, w chorobie stał się okropny, musiała więc odreagować. Odreagowywała na mamie, basieńce, Felicji, Dari, czasem na Cecylce i Zenku, najbardziej jednak na Bartoszu. On to znosił, bo. miłość cierpliwa jest. Znosił? Miłość cierpliwa? Na pewno? Nie. To po prostu niemożliwe, by po czterech latach tak fajnego związku zdarzyło się coś takiego. Owszem, była wredną, złą małpą, ale Bartosz przecież rozumiał, dlaczego ona tak się zachowuje. Rozumiał? Oczywiście. Czy aby... nie, nie będzie dłużej się tym dręczyła. Po prostu zadzwoni do niego i zapyta. Chwyciła za telefon? Moment wahania. Czy na pewno chce się dowiedzieć? No przecież już się dowiedziała od Felicji, tylko nie chciała jej uwierzyć. Po prostu nie mogła, bo to przeczyło wszystkiemu, w co wierzyła przez ostatnie cztery lata. I choć głos rozsądku mówił, że siostra nie kłamie, serce krzyczało, że to jedno wielkie oszustwo. Poznam po głosie, pomyślała i wybrała numer narzeczonego. Pik-pik i. nagle koniec odrzucił połączenie. Już chciała zadzwonić ponownie, gdy brzdęknęło powiadomienie. Nie mogę rozmawiać. Zadzwonię jutro. Dlaczego nie może rozmawiać w zwykły wieczór w środku tygodnia? Jest z inną. Podpowiedziało jej serce i pękło. Rozdział czwarty, w którym Hanna idzie do baru, przypatrujemy się bliżej miasteczku i jego mieszkańcom oraz poznajemy historię Halinówki. Głos siostry, odtwarzany wciąż i wciąż, zaczął się zacinać jak zdarta płyta gramofonowa. Słowa zlały się w bełkotliwe gęganie i tylko zdanie, jestem w ciąży, brzmiało wyraźnie. Wtedy w głowie Hanny pojawiły się obrazy, istny pokaz slajdów. Na jednym zdjęciu ona i Bartosz idą przytuleni przez łąkę. Na następnym nagi Bartosz liże sutek Felicji. Hanna i Bartosz oglądają obrączki. Naga Felicja siedzi okrakiem na siostrzanym narzeczonym. Hanna w sukni ślubnej. Bartosz z nagą Hanną. Felicja z wielkim brzuchem. Penis Bartosza. To wszystko krążyło w kółko coraz szybciej i szybciej, aż Hannie zrobiło się niedobrze. Zerwała się z kanapy. Ledwo zdążyła dobiec do łazienki. Obrazy w głowie, w kółko i w kółko. Torsje zaś gwałtowniejsze i gwałtowniejsze. Muszę przestać o tym myśleć, bo zwariuję. Z trudem podniosła się z posadzki. Przepłukała usta zimną wodą. Umyła twarz. Nie musiała patrzeć w lustro, by wiedzieć, że wygląda strasznie. A jak ma wyglądać ktoś, kto właśnie się dowiedział... Muszę się napić. W kuchennej szafce znalazła butelkę z resztką wina. Śmierdziało octem. Nie pamiętała, kiedy je piła. Czy możliwe, żeby stało tu od czasów choroby ojca? Nie. Przecież sprzątała. Może daria je przyniosła? Albo nie, o nim nie myśl. Kategorycznie zakazuje ci myśleć o tym parszywcu. Barek w gabinecie ojca. W drzwiach się zawahała. Czuła się tak, jakby miała wejść na miejsce zbrodni. Cóż, trud był daremny. Jedyne co znalazła w barku to kieliszki. Jak w domu członka AA, pomyślała. Trudno, podjadę do sklepu. Wyszła do przedpokoju. Wielkie lustro w pozłacanej ramie, najbardziej kiczowaty przedmiot w domu, najjaskrawszy dowód odpustowego gustu basieńki mówiło, że ubiór, jaki Hanna ma na sobie, nie jest strojem wyjściowym. Chyba że miałoby to być wyjście do obory. Między ludzi tak nie wypada. Srał to pies i te piątka, powiedziała, sięgnęła po puchową kurtkę i kluczyki. To było miasteczko w samym centrum terenów rolniczych. Sprzedawcy widzieli tu wszystko: brudnych od żniwnego kurzu facetów, którzy wpadali po czteropak, bo skwar i pić się chce, gości w gumofilcach wiozących na tylnym siedzeniu mazdy kupionego na targu cielaka, którzy wpadli po małpkę, bo zakup podlać trzeba, żeby się zdrowo chował. Młokosów ze źdźbłami we włosach, przychodzących wydać to, co zarobili przy zwózce siana, babinę, która przyszła po resztę składników na niedzielny obiad, niosąc kurę w koszyku. Brudne stare dżinsy i przetarty na łokciach golf, nikogo tu nie zdziwią. Dopiero przed sklepem Hanna uświadomiła sobie, jak jest późno. Kłódka na kracie, informowała, że. Irmina Lilak poszła już do domu. Został tylko bar. Ten był czynny do ostatniego klienta. Należało mieć nadzieję, że jest w tym sennym miasteczku przynajmniej jeden desperat, którego bezsenność pozwoli Hannie zaspokoić pragnienie, by promilami złagodzić ból serca bezpowrotnie, roztrzaskanego na tysiąc kawałków. Bar. Jakże to szumnie powiedziane. Była to spelunka, obrzydliwy przybytek Bachusa, zbierający jego wyznawców najprzeróżniejszej maści. Żadnemu z nich nigdy nie przeszkadzał ani ordynarny charakter tego wnętrza, ani wystrój będący eklektyczną mieszanką stylów wszelakich, ze wskazaniem na Disco Polo z początków lat dziewięćdziesiątych. Sam budynek postawiono przy uliczce prowadzącej niegdyś z głównego placu miasteczka, zwanego górnolotnie rynkiem, ku targowisku. Brzydki nie był, pamiętał też dawne czasy, lepsze i dla siebie, i dla mieściny, w której przyszło mu stać. Wzniesiono go pod koniec XIX wieku. Miał zastąpić starą drewnianą karczmę, którą pijany gość puścił z dymem. Historia owego spalenia z czasem obrosła legendą. Mówiono, że to żona karczmarza, chcąc ukarać niewiernego męża, gdy ten zabawiał się z kochanicą, zaryglowała drzwi i podłożyła ogień. Mówiono też, że spiskowcy dybiący na życie cara, przygotowywali w najciemniejszym kącie karczmy bombę, a że ciemno było, a oni nie całkiem trzeźwi. Proch wymknął się spod kontroli. Mówiono też, że karczmę spalił najwyższy, uderzając w nią gromem z jasnego nieba, co było odpowiedzią na modlitwy bab okolicznych, których mężowie przepijali tu zdrowie i pieniądze. Jeśli pominąć ingerencję siły wyższej, w tej ostatniej opowieści było najwięcej prawdy. Pożar był podobno imponujący. I pochłonął nie tylko karczmę, ale i część miejskich zabudowań, ściśniętych wokół ryneczku. Dawało to spore możliwości urbaniście z wizją. Niestety w owym czasie, a jak pokazała historia również później, takiego wprawdzie nie było. Dlatego też rynek nabrał przedziwnego charakteru. Gdyby szukać analogii, Najbliżej mu było do podłogi w dziecięcym pokoju, tuż po wspaniałej zabawie. Powodem było to, że właściciele przylegających do rynku parcel budowali to, co chcieli i jak chcieli, bez porozumienia ze sobą. A ponieważ były to czasy prosperity miasteczka, bo na skutek zmian społecznych okoliczne chłopstwo zaczęło się bogacić i czuło potrzebę. By część swoich dochodów zamieniać na dobra materialne, takie jak koraliki, talerzyki, trzewiczki czy wstążeczki, tutejsi mieszkańcy utrzymujący się z handlu również zaliczyli zwiększenie dochodów. Największe przychody odnotował karczmarz. Dlatego też budynek, który miał zastąpić ten spalony, wzniesiono z rozmachem. Był on, jak na owe czasy, Wysoki i przestronny. Wchodziło się bezpośrednio z ulicy. Okna umiejscowiono tak, by w dzień targowy, kiedy przestronna izba nie mogła pomieścić gości, dało się przez nie podawać klientom kufle i kieliszki. Przed wojną właścicielem gospody był żyd. W miejskich archiwach zachowało się jego zdjęcie. Nie młody jegomość o długich mlecznych włosach i takiejż brodzie siedział na progu swojego przybytku ubrany w płócienne portki i zgrzebną koszulę. Nie wyglądał na człowieka interesu czy sprytnego przedsiębiorcę. Miał w sobie coś z romantyka, taki mickiewiczowski rys, który znamionował bogate życie wewnętrzne. Kiedy ktoś wrażliwy patrzył na to zdjęcie, doznawał ogromnego żalu, że nie może się do niego przysiąść i porozmawiać o życiu. Bowiem, bo oczach karczmarza było coś, co mówiło, że na czym jak na czym. Ale na życiu to się stary Żyd znał. Prowadził karczmę do końca swojego życia które szczęśliwie dla niego zakończyło się wiosną 30 roku. Wdowa przez czas jakiś próbowała swoich sił w wyszynku, jednak wyzwanie ją przerosło. Sprzedała więc interes i wyjechała w świat do córki. Dalsze jej losy nikomu nie są znane. Przez kolejnych 15 lat karczma przechodziła z rąk do rąk, aż w końcu zaopiekowała się nią władza ludowa. Po pierwsze, nazwała lokal miejską gospodą. Po drugie, oddała pod kuratele miejscowego GS-u. Ponieważ nie wiedzieć czemu, wszystko, do czego tylko brał się ludowy socjalizm, okazywało się wielkim sukcesem. Tak też gospoda przez bez mała cztery dekady prosperowała znakomicie. Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pokazał, że jak każdy inny sukces realnego socjalizmu, tak i ten jest wielką ściemą. Gospodę, jak większość państwowego niedochodowego majątku, sprzedano szybko i za grosze. Istniało bowiem dziwne przekonanie, że lepsze dwa tysiące w gotówce dziś niż dziesięć tysięcy miesięcznego dochodu. Lokal nabył tanio Wiesław Bida, który właśnie stracił. I to za jednym zamachem stanowiska prezesa GS-u i pierwszego sekretarza. Szukał więc jakiegoś zajęcia. Towarzysz Bida, teraz już pan Bida, miał pewne aspiracje związane z tym miejscem. Chciał, by alkoholowy charakter lokalu stał się przeszłością. Dlatego też z dawnego wystroju wnętrza zostawił tylko ladek chłodniczą kupioną w latach siedemdziesiątych, w której miano wystawiać zakąski do wódki, głównie kotlety i galarety, co okazało się niewykonalne, jako że wysiłek wykarmienia bratniego narodu radzieckiego był tak duży, że zdobycie świńskiej raciczki stało się niemożliwością, a załatwienie kawałka mięsa na kotlet graniczyło z cudem, dlatego też lady nigdy nie używano. Jeśli kto miał taką fantazję, by zakąszać, mógł nabyć kiszonego ogórka lub marynowanego śledzia, które trzymano w słojach. Jeśli kto chciał dowódki przegryzać kiełbasę, mógł ją sobie przynieść za pazuchą, a potem konsumować w sposób nie rzucający się w oczy, by w innych gościach i personelu nie wzbudzać zazdrości. W praktyce okazało się, że okoliczny wiejski lud jest prosty i nie rozumie się na kulturalnym spożywaniu alkoholu pod przekąskę. Klientom wystarczyła setka wódki i butelka mineralnej na zapitkę. Wiesław Bida postanowił z tym zerwać raz a dobrze i poszedł w gastronomię. Eleganckie plastikowe stoły przykrył ceratą w biało-czerwoną kratkę. Stawił lodówkę z Coca-Colą i barwnym banerem obwieścił miasteczku, że czas na hot doga, hamburgera i najlepszą pizzę w mieście. Początkowo ruch był spory. Lud pragnął bowiem ożywczego powiewu zachodu. Okazało się jednak, że zlikwidowanie gospody wywołało pewnego rodzaju pustkę, a natura próżni nie lubi. Wszyscy ci. Którzy wcześniej przesiadywali w karczmie, teraz siedzieli w najróżniejszych punktach miasteczka. Gdyby znalazł się wtedy naukowiec badający kierunek migracji, zauważyłby, że odbywa się ona w stronę południowo-zachodnią, a miejscowi zajmują stanowiska w pobliżu sklepiku Irminy Lilak. Właścicielka sklepu nie była naukowcem, ale swój rozum miała. Postawiła ławkę przy bocznej ścianie sklepu, w cieniu między krzakiem jaśminu a kubłem na śmieci, tak by element, który tam się rozsiądzie, nie kłuł w oczy porządnych klientów i wystarała się o koncesję na alkohol. Podobno po tym obroty w jej sklepie wzrosły czterokrotnie, a na liście najlepiej sprzedających się towarów znalazło się obok chleba i papierosów wino w tekturowym kartonie. Kilka lat temu, po długiej podróży dookoła Europy, do miasteczka wrócił Zenek Lewicki, przyjaciel Hanny i były chłopak Felicji. Miał trochę oszczędności i śmiały pomysł na biznes. Odkupił budynek karczmy od syna pana Bidy, pomalował wnętrze, wystarał się o piękny kontuar z ciemnego drewna i klimatyczną lampę, którą nad nim powiesił. I na tym koniec, bo na więcej nie starczyło mu pieniędzy. Nowy wystrój odstraszał chętnych, którzy woleli swojski klimat ławki pod Jaśminem. Na szczęście przyszła wyjątkowo ostra zima. A wiadomo, że rozgrzewanie się na ławce jest nieekonomiczne, bo co w siebie wlejesz, natychmiast spalisz. Dlatego znalazło się kilku śmiałków którzy postanowili zbadać terra incognita Nowego Baru. Okazało się, że to miejsce nader miłe. Można wchodzić bez krawata i w gumofilcach. Hanna pamiętała, jak Zenek żalił jej się na rozdźwięk między jego marzeniami a rzeczywistością. Wyżej dupy nie podskoczysz. Taki region, tacy ludzie. Nie rozumiem, skąd przyszło ci do głowy, że znajdziesz tu klientów, którzy przychodzą do baru by przy piwie pogawędzić o Hemingwheyu i historii nowoorleańskiego jazzu. Przecież ty jesteś chłopak stąd. Ty znasz tych ludzi. Chyba jestem marzycielem. Przede wszystkim jesteś idiotą. Ale cieszę się, że wróciłaś, bo lepszego przyjaciela w życiu nie miałam. Bartosz nie jest twoim przyjacielem. Bartosz jest moją wielką miłością. Hanna podniosła dłonie do twarzy i klepnęła się w policzki. Pomogło. Wróciła do teraźniejszości. Czy ja mam jakieś wspomnienia z ostatnich czterech lat, które nie wiążą się z kutasem zdrajcą? Tak, te, w których choruje i umiera ojciec. Naprawdę super. Dlaczego nie sprzedają amnezji na kilogramy? Ktoś, kto pierwszy zacznie wymazywać ludziom wspomnienia, zarobi majątek. Przy stoliku w kącie siedziało trzech facetów. W stojącej przed nimi butelce wódki było na dwa palce, co oznaczyło, że jeszcze jedna kolejka i albo zamówią nową butelkę, albo wyjdą. Sądząc po nonszalanckich pozach, jakie przyjęli, z tym drugim mogli mieć. Nie lada problem. Przy barze siedziały dwie kobiety po czterdziestce. Hanna znała je z widzenia. Babski wieczór na mieście w wersji bardzo mało miasteczkowej. Odstawione jak manekiny w sieciówce, z przekąsem, pomyślała Hanna, odpowiadając uśmiechem na ich uśmiechy. Nie wyglądasz zbyt dobrze, Zenek cmoknął powietrze w okolicach jej policzka. Wymiotowałaś? Nie, to te nowe perfumy. naturalna, nuta ambry, sól ziemi i coś tam. Nalej mi jakiejś wódki. Nie wymiotowałaś z powodu. Absolutnie nie i nie wypowiadaj przy mnie tego słowa. Ciąża? Czego z nie wypowiadaj przy mnie, nie pojąłeś, Zenek popatrzył na nią z mieszaniną ciekawości i niezrozumienia. Dziś nie będzie wyjaśnień, nie mam na to siły. A ty się nie gab, tylko zrealizuj zamówienie. Wzruszył ramionami, pokazując, że akceptuje jej niechęć do dzielenia się emocjami właśnie w tej chwili. Okej, okay. zdawał się mówić, chcesz, to milcz. Obydwoje wiemy, że prędzej czy później przyjdziesz z tym do mnie. To prawda. I on, i ona to wiedzieli. Tak działała ich relacja. Hanna miała troje powierników. Z Darią dzieliła się fajnymi i miłymi rzeczami. Basieńka doradzała w sprawach życiowych, a zenek był zlewem, do którego Hanna wylewała wszystkie leżące jej na serfu syfy związane z ojcem, matką, siostrami i resztą świata. Jeszcze jedną! zażądała. Nie przesadzaj, nie masz zbyt mocnej głowy. O to właśnie chodzi. Chcę choć na chwilę wyłączyć mózg. Brwizenka powędrowały ku górze, nadając jego twarzy brzydki, małpi wyraz. Tak, to poważna sprawa, ale nie mam siły o tym mówić. Nawet nie znam słów, którymi mogłabym to opowiedzieć. Masz świadomość, że gdy przyjdzie czas na wyznania, ja będę tu czekał? Jesteś najlepszym, co mi się w życiu trafiło, przesłała mu buziaka. Dlatego zamiast wódki dam ci piwo. Dosyć mocne, tylko pij powoli, nakazał, widząc jak Hanna łapczywie ciągnie z butelki. Czterdziestki przestały trajkotać i jak na komendę, spojrzały na swoje telefony, by uznać, że jest już okropnie straszliwie późno. Zapłaciły, poszczebiotały do zenka i poszły. Hanna dopiła piwo. Świat się rozbujał. Miała poprosić o jeszcze jedno, ale właśnie w tym momencie drzwi się otworzyły i stanął w nich Wiktor Wiśniewski. Przez chwilę lustrował wnętrze, jakby był jakimś Jamesem Bondem, wypatrującym radzieckich szpiegów przyczajonych pod stolikami. Uznał widocznie, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, bo wszedł. Zanim wlazł do środka odwieczny przydupas Stach i mężczyzna o aparycji wieńczy sława nieszczególnego. Boruta diabli nadali. Panna usadowiła się na stołku, tak by ukryć twarz w cieniu. Wiśniewski, zwany Borutą, podszedł do baru i wyciągnął rękę w kierunku zenka. Jak interes? Widzę, że ruch jest! Woda pan nam do stolika jakieś piwko i dwie mineralne? Hanna poczuła na swoich plecach świdrujący wzrok pana złego. Nie mógł zobaczyć jej twarzy, ale widocznie rozpoznał sylwetkę, bo uprzejmie zapytał, co słychać. Odwróciła się gwałtownie. Świat już się nie bujał, stanął w miejscu. Trud włożony w alkoholową neutralizację okazał się daremny. Znów była trzeźwa. Nic panu do tego! Nie zakleła i była z tego bardzo dumna. I ten głos, tak zimny, że mógłby powstrzymać globalne ocieplenie. Pani mnie chyba nie lubi stwierdził ironicznie Boruta. No, będę szczera, nie przepadam. Może jednak ta animozja. Nie wpłynie na nasze biznesowe relacje? Mam nadzieję, że ma pani więcej rozsądku niż ojciec i zechce ze mną porozmawiać o interesach. Kątem oka musiał dostrzec ruch, a może zaalarmowało go zenkowe nie, bo zdążył się uchylić. Nie całkiem, ale na tyle, że butelka, która miała rozwalić mu skroń, trafiła w czoło i to w ten najtwardszy punkt nad łukiem brwiowym. Odbiła się od niego, powędrowała ku górze, prześlizgnęła po włosach i spadłszy z brzękiem na podłogę, poturlała się pod stolik. Stuknęła jeszcze, gdy uderzyła o nogę krzesła i zastygła w bezruchu. Boruta podniósł dłoń do czoła, dotknął miejsca, które teraz musiało pulsować bólem, Potem zbliżył palce do oczu, wnikliwie przypatrując się czerwonej mazi na opuszkach, jakby dociekał, co to ulicha jest i skąd się wzięło. W duszy Hanny, orkiestra denta wykonywała Te Tedeum laudamus z satisfaction. Bardzo pana przepraszam. Ona nie jest dziś sobą, usłyszała głos Zenka. Orkiestra umilkła. Owszem, jestem sobą jak nigdy przyczynił się pan do śmierci mojego ojca. Proszę sobie zapamiętać, że nie będę z panem robiła żadnych interesów. Nigdy. Proszę sobie zapamiętać, że następnym razem wezwę policję. Następnym razem pana zabiję, więc policję będzie wzywał kto inny. Na swój sposób jest pani urocza Boruta się roześmiał. Ogarnie ją pan, czy mamy pomóc? Zwrócił się do Zenka, który zaczął wylewnie przepraszać i zapewniać, że da radę. To ja jeszcze przypomnę o naszym zamówieniu, wyciągnął z kieszeni banknot pięćdziesięciozłotowy. Reszty nie trzeba. Hanna rozpaczliwie szukała w głowie słów, z których ułożyłaby zdanie tak zjadliwe, że poraziłoby Borutę fizycznie. I przeniknęło dotkliwym bólem na trzy dni, a może dłużej. Zenek dostrzegł jej wysiłek, bo szepnął: Proszę cię, nic nie mów. Wiśniewski dołączył do towarzyszy. Na ich pytania o co poszło, machnął ręką, nie ma o czym mówić. Hanna była jak czajnik, w którym właśnie gotuje się woda. Powinien być wściekły, a on ją lekceważy. Zabić to mało. Jeszcze ten zenek taki usłużny. Minął się z powołaniem, pomyślała. Powinien być pod nóżkiem, dywanikiem albo wycieraczką. Nic dziwnego, że Felicja z nim zerwała, au. Zdecydowanie nie powinna była wspominać siostry. Cały uśpiony na chwilę ból powrócił. Teraz jeszcze podsycanym myślą, że gdyby zenek nie był idiotą. Gdyby walczył o Felicję i ją odzyskał, to ten rozwijający się w macicy siostry płód mógłby być owocem jego lędźwi. Może nawet nie pierwszym. Może mieliby już gromadkę dzieci, które teraz spałyby w wielkim domu za lasem. Może to Hannam by ich pilnowała, bo Felicja pomagałaby zenkowi w barze. A może nie mieliby baru? Może robiliby coś innego? Może by wyjechali, a ścieżka Felicji i Bartosza przecięłaby się dopiero na jego ślubie z Hanną? Tak się nie stało, bo Zenek to głupi, mały fiutek. Wściekłość Hanny była tak wielka, że dla Zenka też starczyło. Zachowuj się, powiedział na powrót stając za barem. Twój ojciec by sobie tego nie życzył. Kto ci do cholery dał prawo mówić o moim ojcu? Po prostu myślałem nie rób tego nie myśl uwierz mi, nie jesteś w tym zbyt dobry i nie wspominaj mojego ojca tak, jakbyś go znał niczego o nim nie wiesz. Chodziło mi tylko o to zmarł trzy miesiące temu a ludzie już zapomnieli, jaki był zaczynają go idealizować. Pod kościołem nieznajoma babina mówi mi, Pani tatuś był takim miłym człowiekiem. Mój ojciec miły! Jedyne, co wtedy przyszło mi do głowy, to, że staruszka ma sklerozę, na dodatek zaraźliwą, bo wszyscy jeden po drugim zaczynają tak mówić. Basieńka po nim płacze. Nawet matka opowiada mi jakąś tkliwą historię z ich młodości. I okrasza ją pełnym wzruszenia. Taki był twój tata. Mówię ci, że mój ojciec chciałby, żebym rzuciła tą butelką. Co więcej, podniósłby ją, powiedział, że rzucam jak baba i kazał powtórzyć. Nie miałby nic przeciwko temu, żebym zabiła sukin syna. Taki właśnie był mój ojciec. Zenek postawił przed Hanną kieliszek. Nalał do niego wódki. Wypij to i idź się zdrzemnąć na zaplecze. Jak skończę, odwiozę cię do domu. Sama przyszłam, to sama wrócę. Zenek wzruszył ramionami. Był zły na Hannę. Tak zły, że było mu wszystko jedno, co ona teraz zrobi. Ona też była na niego zła. Za tę obojętność. I za to, że zmarnował swoją szansę z Felicją. I jeszcze za to, że nie byli już dziećmi, nieświadomymi. Jak trudno być dorosłym i prowadzić proste, nieskomplikowane życie. To zadziwiające, pomyślała Hanna. Jak łatwo jest wszystko zepsuć! Jak niewiele trzeba, żeby spieprzyć komuś życie! ot wystarczy że prześpisz się z narzeczonym siostry i wuala cokolwiek teraz zrobi i tak będzie nieszczęśliwa wyjdzie za bartosza to będzie macochą dla własnego siostrzeńca nie wyjdzie będzie żyła w tęsknocie ze złamanym sercem wyszła z knajpy bez pożegnania oparła się o samochód z przerażeniem pomyślała że tym co powstrzymuje ją przed prowadzeniem, nie jest fakt, że piła. Nawet nie strach przed policją, bo na jej widok tylko by grzecznie poprosiliby już nigdy więcej, takie są przepisy. Zresztą, jaka policja stałaby w środku nocy na polnej drodze do chalinówki? O tej porze policjanci spali smacznie w swoich domach, w swoich łóżkach, obok swoich żon. W ogóle nie byli zainteresowani tym, czy Hanna prowadzi auto, czy nie? Tak naprawdę powstrzymywała Hannę okropna niechęć przed powrotem do pustego domu. Pustego, jeśli nie liczyć psa. Florian jednak miał już swoje lata i choć kochał Hannę, całą mocą psiego serca. W nocy wolał spać, niż zamartwiać się o panią, o której wiedział, że prędzej czy później wróci. Przejdę się. Pomyślała. I ruszyła uliczką w stronę targowiska. Tam zawróciła. Przeszła obok kościoła. Dostrzegła światło w oknie plebanii. Widocznie proboszcz zapomniał zgasić. Kto jak kto, ale on na pewno spał o tej porze. Był to bowiem człowiek, który ze wszystkich uciech cielesnych najbardziej kochał sen. Potrafił zasnąć w konfesjonale. Drzemał w kancelarii, oczekując na petentów, w poniedziałnej sumie biegł na plebanie, by zdążyć chrapnąć przed wieczornym nabożeństwem. Złośliwi mówili, że śpi nawet podczas wygłaszanych przez siebie kazań. Od kościoła poszła na skwer, na którym trzy pomniki upamiętniały burzliwą historię kraju. Hanna pamiętała szarpaninę, gdy po upadku komuny zaczęto głośno odkłamywać historię chciano wtedy usunąć pomnik wyzwolenia prawdy w 44 by zastąpić go hołdem złożonym dzielnym partyzantom z AK Wtedy podnieśli larum potomkowie partyzantów z batalionów chłopskich i armii ludowej Już prawie wypracowano konsensus ale odezwali się potomkowie ofiar cywilnych i działacze antykomunistycznego podziemia gdy już się dogadano, burmistrz zabronił rozebrania pomnika wyzwolenia, bo przez lata stał się on symbolem miasta, czymś jak pałac kultury dla Warszawy. Ostatecznie zdecydowano się dostawić dwa nowe monumenty: jeden, by uczcić cywilów, drugi dla wojskowych i to od 1914 do 1989 roku. Wydawać by się mogło, że to ludzi zadowoli. Nic bardziej mylnego. Ostatecznie wszyscy byli na wszystkich o wszystko obrażeni. Taka gmina. Ludzie żyją tu od pokoleń. Jest komu pielęgnować animozję. Raczej było. Starzy umierają, młodzi wyjeżdżają, wsie pustoszeją. Najlepszym przykładem Halinówka. A właściwie kalinówka kolonia, bo wieś powstała na ziemiach sporego folwarku, które po pierwszej wojnie światowej dziedzic odsprzedał wracającym z Ameryki chłopom. Potrzebował pieniędzy na cegielnie i piaskownice. Powstała wieś na dwadzieścia chałup. Po wojnie nie było już dziedzica, tylko PGR. A sąsiadującym z nim kułakom z kalinówki władza ludowa utrudniała życie. Jedni zostali, bo kochali swoją ziemię, inni szukali lepszego losu w świecie. Gdy kto chciał ojcowiznę sprzedać, przychodził najpierw do dziadka Hanny, później do jej ojca. Tym sposobem, dwadzieścia lat temu, stali się jedynymi, którzy zostali z całej wsi. Skupowali ziemię nie tylko wokół Halinówki, ale i w okolicy. Ojciec chciał i PGR wykupić. Niestety, diabli nadali borutę. Miał jakieś znajomości, tkwił w układach, a nawet jeśli nie tkwił, wiedział jak je stworzyć. I nie pomogły łapówki, które ojciec Hanny wręczał na prawo i lewo. Jedyne, co udało mu się wyrwać, to pięćdziesiąt hektarów łąk PGR-owskich. Wiśniewski zaś dostał PGR, cegielnie. I piaskownice. Jedynie drogi nie dostał, tak się bowiem złożyło, że owa cegielnia i piaskownica wraz z infrastrukturą były wyspami na morzu łąk, będących teraz własnością ojca Hanny. Dziedzic drogi nie wyznaczał, bo jeździł po swoim. Chłopi, którzy te łąki kupili, nie śmieli mu słowa powiedzieć. Po wojnie wszyscy przyjęli, że skoro jest polna droga, to jest, należy z niej korzystać i tyle. A ojciec Hanny, gdy nabył łąki, drogę przeorał i już. Wiśniewski straszył sądem, błagał, proponował rozmaite układy. Jednak na to, by łąki zamienić na orne ziemię, zgodzić się nie chciał. A niech mu tamte maszyny rdzewieją, co nie, Hanka? Taki był mądry. Taki z miasta wykształcony szczygiełek. a potknął się o takiego starego, głupiego wieśniaka. Zobaczysz, córka, jak ja się z nim rozprawię. Nie rozprawił się. Wciąż toczyli wojnę. Może ojciec by wygrał, gdyby nie to, że został podstępnie zaatakowany z innej strony. Mało kto daje radę walczyć na dwóch frontach. Byłeś Najdzielniejszym z dzielnych, powiedziała Hanna, podnosząc wzrok ku niebu. I o nic tam się nie martw na tych niebiańskich pastwiskach tu na dole ja się wszystkim zajmę. Widziałeś, jak mu dziś przyłożyłam? Zupełnie się nie spodziewał jesteś ze mnie dumny? Odpowiedź nie nadeszła ani z nieba, ani z serca Hanny. Długo się włóczyła. Gdy niebo na wschodzie przestało być granatowe, wsiadła do samochodu i wróciła do domu. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl